Gilotyna Safan VS, wideo instrukcja. Włączamy maszynę. Jeśli obroty są w złą stronę, obroty pompy, maszyna pracuje tak. Od razu słyszymy, że obroty są w złą stronę. Trzeba zmienić fazy. I jeśli obroty są prawidłowe, maszyna pracuje tak. Falownik, nowy falownik jest założony. Nowy zasilacz do maszyny. Nowy zderzak. Teraz tak, praca na maszynie. Szczelina. Z obu stron ustawiamy szczelinę dźwignią. W zależności od grubości blachy, maszyna jest do 3 mm, ustawiamy trójkę na 3 mm i tak dalej, dwójkę i jedynkę na najcieńszą. Ustawianie kąta. Maszyna ustawia się od 0,5 do około 2 stopni. Cieńsza blacha, wypłaszczamy kąt. I teraz maszyna będzie pracować szybciej. Lub grubsza blacha, zwiększamy kąt, nawet na maksa. Na maksa. Trzeba chwilę poczekać, maszyna podniesie sobie nóż. W momencie jak podniesie nóż, będzie mogła zacząć ciąć. Ale pracuje wolniej. Centralne smarowanie. Raz na 4 godziny odkręcić ten zawór, czyli odkręcamy go. I wykonujemy tam jakąś ilość cięć, wtedy olej będzie spływał po prowadnicach, a pod maszyną będzie tworzyła się kropelka oleju. Dobijanie akumulatora. Maszyna składa się, silnik z pompą, blok zaworowy, zawór do cięcia i zawór do ustawiania kąta. W jedną stronę i w drugą stronę. Oraz akumulator gazowy azotowy. Jeśli po pewnym czasie maszyna zacznie wolno pracować, nóż będzie opadał automatycznie, trzeba wykonać uzupełnienie oleju w akumulatorze w stosunku do azotu. Żeby to zrobić, wykonujemy następującą procedurę. Odkręcamy ten zawór. Przełączamy przełącznik na 2. Przełącznik 1 to jest tryb pracy, 2 to jest tryb rechargingu. Maszyna nam się wyłącza. Przyciskiem włączenia trzymamy jakieś 20 sekund, słysząc jak maszyna dobija olej. Słyszymy, że maszyna dobija olej, słyszymy gwizd. Puszczamy. Przełączamy, maszyna się szybko podnosi, zakręcamy zawór, maszyna jest uzupełniona. Włączamy. Maszyna będzie na pewno szybciej wracać. Następna sprawa. Podtrzymanie blachy. To jest podtrzymanie blachy. Musi być podłączone powietrze. Włączamy podtrzymanie blachy. Ustawienie zderzaka.
Tu jest procedura. Pierwsza sprawa jest Enter. Pojawia się strzałka i migający kursor. Następnie naciskamy X, bo to jest oś X. Pojawia się X, wpisujemy parametr. Na przykład, nie wiem, 251. I start. Lewak jedzie na 251. Jest. I to jest całe ustawianie zderzaka. Dalej, oświetlenie. Mamy zainstalowane jarzeniówkę, włącza się, wyłącza się. Mamy zainstalowany drucik. Więc jak kładziemy blachę, na blasze widzimy kreskę. Możemy ciąć na kreskę. Wtedy po włączeniu zasilania. I próba cięcia. Próba cięcia. Ustawienie 1 mm. Ustawienie 1 mm, około 1 mm. Blacha 0,5 mm. I to tyle.